Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Oblicz objętość tlenku węgla 4 odmierzonego w warunkach normalnych, który powstał w wyniku spalania całkowitego pentanu, jeżeli otrzymano 5,4 g wody. Ok, zaczynamy od zapisania równania tej reakcji spalania. Mamy pentan, czyli C5H12. W substratach na drugim miejscu mamy tlen. Strzałeczka. Ma to być reakcja spalania całkowitego, więc tutaj CO2 plus H2. Zaczynamy od węgla. Tu mamy 5 atomów węgla. Tu jest 1. Dajemy piątkę. Z tej strony mamy 12 atomów wodoru. Tu 2 i teraz szukamy, że 6 razy 2 to 12, albo po prostu sobie dzielimy, że 12 dzielone na 2 to 6, obojętne. Ale to z prawej strony wyliczamy tleny. 5 razy 2 to 10 tlenów, plus kolejne 6 to 16 tlenów. I te 16 robimy na pół, ponieważ tu jest dwójka. Dajemy tutaj ósemkę. Ok. I mamy tutaj napisane, że powstaje nam 5,4 g wody. Czyli tutaj mamy pierwszą daną. A mamy się doliczyć objętości. To jest oczywiście masa CO2. Ok. I jak my to teraz zrobimy? Przede wszystkim musimy się doliczyć masy pojedynczej wody. Albo 6 razy masa wody, w zależności jak sobie to zapisujecie. Przechodzimy do układu okresowego pierwiastków chemicznych i szukamy masy atomowej wodoru. Wynosi ona 1 unit. Tutaj będziemy sobie to pisać w gramach, żeby mieć korelację z tym. Zatem mamy tutaj 2 razy 1 gram. Dodać. Tutaj mamy tlen, czyli 16 unitów, 16 gramów. I mamy 6 razy 18 gramów. 6 razy 10 to 60, 6 razy 8 to 48, 108 gramów. Ok. I mamy tutaj piątkę. Tutaj potrzebujemy objętości 1 mola, czyli 1 CO2, odmierzonego w warunkach normalnych. Jest to stała wartość. I mamy tutaj 108 gramów. Odpowiada nam tutaj, ta piątka jest bardzo ważna, bo to znaczy, że mamy 5 moli. A dla 1 mola my znamy stałą wartość i jest to 22,4 decymetrów sześciennych. My w zadaniu mamy podane, że było 5,4 gramów wody. To jaka to jest objętość w decymetrach sześciennych? To co jest po skosie do x-a? Ląduje w mianowniku w dzieleniu. A to, co jest po drugim skosie, w liczniku w mnożeniu. Gramy nam się skracają. I nasz wynik to 5,6 decymetrów sześciennych, czyli objętość tlenku węgla 4, który powstał, to 5,6 decymetra sześciennego. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już. Thank you.